Witajcie. Na szczęście II wojna światowa skończyła się dawno temu. Przypominają o niej amunicja i pozostałości sprzętu wojskowego, które wciąż od czasu do czasu są znajdywane na całym świecie. Nic dziwnego, że wśród takich znalezisk jest wiele samolotów wojskowych, gdyż według przybliżonych szacunków strony biorące udział w wojnie straciły około 250 tysięcy jednostek takiego sprzętu. A my udamy się w podróż po polach bitew rozsianych po całej ziemi i przyjrzymy się niewielkiej części znalezionych szczątków samolotów wojskowych. Mapa działań wojennych pomoże nam ocenić niesamowitą skalę tej niszczycielskiej wojny dla całej ludzkości. Bombowiec Douglas A-20. A naszą podróż zaczniemy od Polski. W 2014 roku Muzeum Lotnictwa w Krakowie przeprowadziło operację podnoszenia z dna Bałtyku wraku amerykańskiego bombowca Douglas A-20, który zatonął podczas II wojny światowej. Samolot leżał na głębokości 15 metrów, około 4 km od rozewia. Wrak został odkryty w 2013 roku przez pracowników Instytutu Morskiego w Gdańsku podczas prac pomiarowych. Dla muzeum ten eksponat to prawdziwy skarb, ponieważ na świecie pozostało tylko 12 takich samolotów. Bombowiec A-20 był bombowcem armii amerykańskiej na początku II wojny światowej. Ponadto służył w lotnictwie i siłach morskich Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. Znaleziony samolot najprawdopodobniej został strącony w bitwach zimą, wiosną 1945 roku, będąc w eskadrze floty bałtyckiej ZSRR. Myśliwiec Focke-Wulf F2-190 Würger. Nasz następny przystanek to Norwegia, gdzie w 2006 roku niemiecki myśliwiec Focke-Wulf FW-190 Strangler, znakomicie zachowany po katastrofie, został wydobyty z zimnych wód u wybrzeży wyspy Sotra na zachód od miasta Bergen. Samolot został zmuszony do awaryjnego lądowania na wodach w pobliżu wyspy Sotra w grudniu 1943 roku. Pilot, którego tożsamość nie jest znana, przeżył nurkowanie i wynurzył się na powierzchnię, a jego samolot wkrótce osiadł w wodnym grobie, gdzie miał pozostać przez następne 63 lata. Zaprojektowany przez niemieckiego inżyniera Kurta Tanka FW-190 był jednym z najbardziej skutecznych myśliwców II wojny światowej. Wszedł do służby w sierpniu 1941 roku, był bardzo popularny wśród pilotów, a za jego sterami siadali jedni z najlepszych, wyselekcjonowane asy myśliwców Luftwaffe. W latach wojny wyprodukowano ponad 20 tysięcy tych samolotów. Przetrwały tylko 23 kompletne samoloty, a wszystkie znajdują się w różnych kolekcjach na całym świecie. Myśliwiec Brewster F2A Buffalo. Następnie udamy się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Niedaleko Murmańska znajduje się arktyczne jezioro Kuolajarwa. Przez 4 lata prowadzono w nim prace poszukiwawcze, które ostatecznie w 1998 roku zostały zakończone z powodzeniem. Na dnie zbiornika znaleziono fiński myśliwiec o nazwie Brewster F2A Buffalo i jest to jedyny zachowany egzemplarz samolotu na świecie. Obsługiwał go słynny pilot Lauri Pekuri. Podczas wojny jego myśliwiec został zestrzelony przez sowieckie samoloty, co spowodowało, że Pekuri wykonał awaryjne lądowanie na zamarzniętym jeziorze. W tej bitwie fiński pilot myśliwca zestrzelił 2 radzieckie samoloty, ale silnik jego maszyny został uszkodzony przez jeden z pocisków, które trafiły w samolot. Sam pilot zdołał uciec po wylądowaniu, ale Brewster F2A Buffalo zatonął. Kilkadziesiąt lat później myśliwiec, który miał szansę dobrze się zachować, znalazł się na suchym lądzie. Odkrycie najpierw wysłano do Finlandii, gdzie wystawiono je w Centralnym Muzeum Lotnictwa, a po pewnym czasie wysłano do USA, gdzie stało się eksponatem jednego z muzeów wojskowych. Samolot P-39Q-15 Air Cobra. 2004 rok, ten sam region Murmańska, na dnie jeziora Mart-Jawr został odkryty amerykański myśliwiec Air Cobra. Samolot został zauważony przez rybaka, który zgłosił, że widział przez wodę na błotnistym dnie zarys ogona samolotu. Kiedy podnoszono go z dna jeziora, okazało się, że obydwoje drzwi kokpitu były zablokowane, chociaż zwykle przy twardym lądowaniu jedne lub dwoje były odrywane, aby pilot mógł się wydostać. Przypuszczalnie pilot mógł zginąć od razu od najsilniejszego uderzenia samolotu w dno lub też zalania kabiny.
Znalezione szczątki pochowano z pełnymi honorami na Alei Chwały w Murmańsku. Skrzydłowe karabiny maszynowe 12,7 mm w samolocie zostały zdemontowane. Uzbrojenie kadłuba i działo 37 mm Colt Browning M4 nie zostały poddane żadnym modyfikacjom. W kabinie znaleziono również zapasy amunicji oraz gulaszu. W osobnym przypadku znaleziono mocno wypłukaną przez wodę książkę lotów oraz inne dokumenty. Samolot Messerschmitt Bf-109E-7. Przenosimy się bardziej na południe. Na rok przed odkryciem Air Cobry pośród bagien w rejonie Nowogrodu znaleziono niemieckiego Messerschmitta. Samolot został zbudowany w 1939 roku i przed dotarciem na front wschodni brał udział w walkach we Francji i Wielkiej Brytanii. 4 kwietnia 1942 roku pilotujący ten samolot niemiecki as Wolf Dietrich Wilke został zestrzelony i zmuszony do lądowania na zamarzniętym jeziorze. Tym razem Wilke uniknął śmierci, choć 2 lata później już mu się to nie udało. Samolot pozostał prawie bez szwanku po niemal idealnym lądowaniu awaryjnym, dopóki nie opadł na dno jeziora. Tam pozostał nietknięty przez ponad 6 dekad, aż w końcu został wyłowiony w 2003 roku. Niezliczone dziury po kulach znajdujące się na skrzydłach samolotu i na statecznikach poziomych były jedną z głównych przyczyn katastrofy samolotu, ale jedna duża dziura w miejscu mocowania prawego skrzydła mogła właśnie przyczynić się do zguby tego myśliwca. Bombowiec patrolowy Lockheed Ventura. Teraz udamy się na wschodnie kresy Federacji Rosyjskiej. W 2021 roku na Kamczatce odnaleziono wrak amerykańskiego samolotu z okresu II wojny światowej, bombowca patrolowego Lockheed Ventura. W czasie II wojny światowej był to nowoczesny samolot z najnowocześniejszym sprzętem nawigacyjnym. Dużym sukcesem okazał się zachowany fragment ogona ze sterami i dolnym kokpitem rufowego strzelca. Stopniowo badacze odkrywali coraz więcej detali – butle z tlenem, instrumenty z kokpitu, pedały i uchwyty do sterowania samolotem. Wiele fragmentów okazało się mocno stopionych, ponieważ po upadku maszyna zapaliła się. Część amunicji została zużyta, podobno załoga strzelała do samolotów wroga. Amerykańskie dane archiwalne sugerowały, że załoga samolotu bezpiecznie opuściła pokład. Na miejscu katastrofy członkowie ekspedycji znaleźli fotel jednego z pilotów z rozpiętymi szerokimi pasami bezpieczeństwa, charakterystycznymi dla tamtych czasów, co potwierdzało tę wersję. Ponadto znaleziono liczne klamry spadochronowe, z których żadna nie była zatrzaśnięta, co również wskazywało na to, że piloci wyskoczyli podczas katastrofy samolotu. Myśliwiec Mitsubishi A6M0. Następnym punktem na naszej drodze będzie archipelag Mariany. W połowie zakopany w ziemi na opuszczonym lotnisku wojskowym w cieniu potężnego wulkanu Mount Pagan, szkielet myśliwca Mitsubishi A6M0 jest pozostałością jednego z 2 japońskich samolotów, które rozbiły się po zachodniej stronie wyspy Pagan. Praktycznie nie ma informacji o pilotach, którzy byli w samolocie, ani o dacie wypadku. Wiadomo, że w 1935 roku na wyspie Pagan zbudowano kilometrowy, nieutwardzony pas startowy, a pracę wykonał garnizon cesarza japońskiego. Codziennie z tego pasa startowego korzystały dziesiątki japońskich samolotów. Teraz wyspa ma status terytorium USA, gdzie wciąż można znaleźć pamiątki po II wojnie światowej. Bombowiec B-17E Flying Fortress. Dalej udajemy się do wybrzeży Australii. W 1972 roku australijskie siły powietrzne w Papui Nowej Gwinei na bagnach Agaimbo odkryły na wpół zatopioną Flying Fortress. Postanowiono zostawić samolot na swoim miejscu i nadano mu przydomek Duch Bagienny. Samolot ten był częścią eskadry Kangaroo, która poleciała do Pearl Harbor z San Francisco podczas japońskiego ataku 7 grudnia 1941 roku. Duch Bagienny nie był w eskadrze tego pamiętnego dnia, ale poleciał na Hawaje wkrótce po ataku. W 1942 roku bombowiec pilotowany przez kapitana Frederica Freda Eatona Jr. wykonał awaryjne lądowanie z powodu braku paliwa po lekkim uszkodzeniu spowodowanym japońskim myśliwcem nad Rabaul w East New Britain. Ten cenny obiekt został wydobyty z bagna dopiero w 2010 roku, po czym samolot został przetransportowany z powrotem na Hawaje, a następnie oddany do Muzeum Lotnictwa Pacyfiku w Pearl Harbor. Pomimo kilku pocisków, rozbitej pleksji i wygiętych śmigieł, samolot prawie w ogóle nie zardzewiał po 70 latach od uderzenia w ziemię. Myśliwiec P-40 Kitty Hawk.
Naszym następnym celem będzie kontynent afrykański. W 2012 roku na Saharze znaleziono brytyjski myśliwiec P-40 Kitty Hawk z II wojny światowej. Samolot ten rozbił się w 1942 roku 300 km od jakiejkolwiek cywilizacji w upale pustyni. Historycy wojskowi uważają, że myśliwcem tym latał 24-letni sierżant Dennis Copping, który w czerwcu 1942 roku został wyznaczony do przetransportowania uszkodzonego myśliwca z jednego lotniska na drugie w celu naprawy. W trakcie lotu coś poszło nie tak, pilot mocno zboczył z kursu i zgubił się nad pustynią. Pilot zabrał z rozbitego samolotu tyle, ile mógł potrzebować i ruszył na pustynię. Od tego dnia nic nie wiadomo o sierżancie. 70 lat później samolot został znaleziony w prawie nienaruszonym stanie. Przetrwały nawet karabiny maszynowe oraz ich amunicja. Podobnie jak większość instrumentów w kokpicie, ocalały tablice z danymi paszportowymi myśliwca, dzięki czemu historycy mogą odtworzyć historię jego służby. Bombowiec B-25 Mitchell. A naszą podróż zakończymy, przekraczając Morze Śródziemne, ponownie do Europy, na Sycylię. W 2017 roku podczas wykopalisk archeologicznych na Sycylii odkryto wrak amerykańskiego bombowca z czasów II wojny światowej, a także szczątki 5 pilotów uznanych wcześniej za zaginionych. Wykopaliska były prowadzone przez pracowników specjalnej agencji utworzonej przez Pentagon w celu poszukiwania i identyfikacji zaginionych amerykańskich żołnierzy na całym świecie. Miejsce wykopalisk, położone w pobliżu włoskiej gminy Sciacca, zostało wybrane przez zespół ekspertów na podstawie danych historycznych i badań gleby za pomocą wykrywaczy metali. Ciężki bombowiec B-25 Mitchell z 6-osobową załogą był jednym z 52 samolotów utraconych w tym regionie podczas II wojny światowej. Katastrofa tego samolotu została nawet udokumentowana. Odpowiednie informacje zawarte są w raporcie wojska niemieckiego. Znaleziony bombowiec został zestrzelony 10 lipca 1943 roku podczas próby ataku na niemieckie lotnisko zakamuflowane pośród gajów oliwnych i pastwisk. Jeden z zabitych członków załogi został natomiast odnaleziony i pochowany na cmentarzu miejskim, ale pozostali piloci wciąż byli uznawani za zaginionych. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i do zobaczenia wkrótce.